stary. Grube, trochę chujowo, że musisz na ochronie dzisiaj stać. No niestety, kurde, obowiązki wzywają, ja zawsze na ochronie. Taka praca, no jest ktoś musi zarabiać w tym kraju. Tak, no, to wiadomo, co ja to... nie. Jak nie wy, to ja. Fajną czapeczkę ci dali. Nie? No, nowa firma. Taka ochroniarska typowa. Stary, i ładnie tu. Obstawiasz się z tym? Spoko, masz bałwany gdzie. Ej, chcesz nagranie z bałwanem? Przytul go, stary. Tak? No. Właśnie chcę. Przytul go. Przytul bałwanka, Rafał. Słyszysz tą muzykę? No. Aż chce się kogoś napierdolić. No. Ewidentny. Ewidentny pierdol. Cześć. Idziemy na zakupy. Chłopaki stwierdzili, muszą sobie kupić rzeczy jakieś, nie? Może do kina pójdziemy. Jesteśmy w innym mieście, nie mamy co robić. Musimy iść do kina. Chujowa pogoda. I tu mi się trochę kojarzy z przedmieściami Tatą. Lipa w chuj, no. No trochę, no. Chujowo strasznie się bawimy. Gówniany wyjazd, nie wojna? No. Ja to bym już do pracy wrócił. Pewnie musisz mówić głośniej, bo jest głośno w mieście i nic nie słychać. Cześć, jestem Zuzia. Tak. Kim jesteś i dlaczego się przypamiętałaś? Jestem waszą serdeczną przyjaciółką. Zaczynasz. Od 8 lat. I nieprawda, jesteśmy w tej samej gildii, to coś innego. Ryj! Idziemy jeść. A gdzie to, ile to jeszcze? To kurwa 3 razy się pytaliśmy, czy daleko i podobno nie. Już drugi dom handlowy mijamy. Sprawdzimy. Rafał się przerzucił. Paweł pokaże jej styl. Kurde, zapomniał mi teraz coś tego tutaj. Gościa ale nie szkodzi, poczekaj stary, a przybliż w ogóle zdjęcie. Pokaż. Nie, to. Będę grał prawie to. Jak... Bo wiesz, tam ewentualnie bez można troszeczkę Santana, poprzycinać, a może... To tego nie było. A może będzie jakiś sztosio. Będzie fajnie sztosio. Bo tego nie unikniesz, kurwa, bo to jest zbyt wielki ten, ale z oddali jest okej. Okay. Pokaż. Mi się podoba. Ale ty kurwa nie widzę, no. Przejść troszkę. Tak, to już tak. Cześć. Pokaż pizza. Gdzie są tacie tanie triki, gdzie zna się z barem frika, wkładka parę dla mnie. Ona powiedziała, mamie, że nie wróci późno. Co tu go kurwa chwycił, złapał. Dawaj bez koszulki, plecy. No. Dawaj plecy. Stary, nie. Czapce bez koszulki, nie. Czekaj, chyba nie chcę złapać. Co tam wytworzyłeś? Zbliżenie na trica. Przybliżamy tutaj trica. O. Zaraz, trzeba będzie przyciemnić trochę, to będzie lepiej wyglądać. Wiadomo, to do obróbki. No, jest do obróbki stary, ale będą jaja. Gruby czapeczkę se kupił. No, teraz wygląda jak prawidłnie. Możemy tam wziąć tak. Piątkowy wieczór. Rafał niestety zapracowany dzisiaj. Ale my mu potowarzyszymy, może nam zrobi jakieś ładne foteczki. A ja słyszę jakąś ładną muzykę. Prawie widać cenę oświadczyn. Scena oświadczyn? Tak. Takich polskich. No, polskie oświadczyny, takie mieście. Ja wiem. Się troszkę. Wiem, o co chodzi. Wiadomo, że to na 6, bo to ciężko. Stary, są urodziny hip-hopów, można pić.
Dokładnie, pijemy za hip-hop. Pijemy za hip-hop. Pijemy za hip-hop i za Tomasza Hadek, który wyszedł z więzienia. O, i za Tomka. Za Tomka. Dzisiaj wyszedł. Ja Tomek Maciek. Dobrze, jak pani na Rafał, sorry, że ci przeszkadzam w robocie, ale... Paweł zaczyna niszczenie. Ja? Daj mi to. Teraz dodam. Łapcie, łapcie. Przepraszam. Ja ci podaję. Już. Czekaj. Teraz to podróżka. Jeszcze panią, jeszcze panią. Na jeden lecie. Kurde, jak płacimy dla... te 28, to 15 minut. Ja wiem, że to jest prosta rzecz, ale dla... Wszyscy to jest 30 minut. Stary, ja wiem, że to jest prosta rzecz, ale dla takich chwil żyję. Patrz, jak to zajebiście wygląda, ja się w chuj jaram tym. Przecież to jest zajebiste. Zdjęcie przy tym? Ja idę po zdjęcie przy tym. Rafał, tak, to jest Rafał. Rafał tworzy... fotografię. Rafał się teraz tym zajmuje u nas, bo Wojtuś nie ma nic. Nie ma czasu. Dobra, potem będziemy sprzątać. Nie będę się wychylał, żeby się nie spieprzyć, ale... Spróbowałem pierwszy raz butelką, wiesz co? Pierwszy raz to zrobiłem. Pierwszy raz mi wyszło. Tak. Uczę się. Ej, co ty już despika? Muszę zobaczyć panu orkę z helu? Co despika? Co? No już despa wam. Kurwa, sobie kupiłem, kurwa, wstępnie, kurwa. Kurwa, biedaku, cebulaku, biedaku. Na dupę, kurwa. No, ryj tam kwasą. No, nie, nie. Kurwa, pamiętka z helu. Kupiliśmy, kupiliśmy klamkę na pasażerze. Tak. To jest pamiątkowa klamka. To jest taka obrotowa klamka. Uniwersalna. Można kręcić ile się chce. Ciekawostka w ogóle, że ta klamka jest jak prawdziwa. Nią się da normalnie otwierać drzwi. Dokładnie. Tylko, że tutaj jest helu. Tak, jest napisane. Bo to jest pamiątka, nie? Kupiliśmy. Tak. Chcieliśmy coś takiego praktycznego. Coś fajnego. Stworzyło. Coś fajnego, ciekawego. Właśnie tak, ze statywikiem można. No właśnie jeszcze timelapsy. Gdzieś sobie usiądziemy i puścimy timelapsa i sobie ludzie będą przychodzili. O, no. Lufa pytanie. Skąd się wzięła ksywa Farder? Lufa pytanie. Skąd się wzięła ksywa Farder? Bo ja miałem dwóch takich ziomków, nie? Papu i Królu. Takie ziomki. I Papu się tak naprawdę nazywał Faraon, a Królu się nazywał D'Artagnan. I to jest takie kombo, nie? Pyk, fuzja, ja jest Fardan. Ja pamiętam tych ziomków. Rafał, zadajesz pytanie teraz. Ile dziennie walisz do nosa? Choć gramy zadanie, pytanie, czy tam było. Pytanie, wyzwanie. Gramy. Czekaj. Dawaj, po kolei lecimy. Papu zaczyna, ty zaczynasz. I na Tomka. Ale nie, jak to było? Po kolei czy komuś się chciało? Dawaj. Zobacz. Ty chuja wiesz, co mi krzyczył, tak naprawdę. Co mam powiedzieć? Jak masz na imię? No ja pierwszy zadaję pytanie. No to w sumie od ciebie się dowiemy, bo... Dawaj Paweł, wybierz kogoś, zadaj pytanie. Znaczy pierwszy zapytaj, wyzwanie czy pytanie? Tak. Nie, ja się boję grać w takie gry. Później jeżeli ktoś nie da rady, no to tam, nie wiem, to pije kielona.